dość często na ikonach czy obrazach religijnych święty Kazimierz jest ukazany z linią, ale nie na tej linii, tak jak w tą prezbiterium, jest figura czy obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast z drugiej swojej dłoni trzyma krzyż. Dość często tłem postaci świętego Kazimierza są szczyty kościołów czy wieże kościoła. Z jednej strony linia, symbol czystości tego człowieka, przywiązania do Matki Bożej, ale też wiary w Chrystusa, a te wieże kościołów przypominają nam Eucharystię. W tych kościołach była Eucharystia, której on pragnął, tak samo jak cała jego rodzina. I w ostatnim naszym fragmencie Pisma Świętego jest ten piękny fragment o miłości. Święty Jan używa tego pięknego słowa, które zostało przyszło wraz z Chrystusem, z chrześcijaństwem, agapao, miłość. I to słowo agapao my tylko możemy po części w naszym życiu wypełnić, bo ta miłość realizuje się tylko i jedynie w Jezusie Chrystusie, a my pragniemy w tej miłości Jego naśladować. I takie pragnienie miał wasz patron, aby naśladować swojego mistrza, Jezusa Chrystusa, któremu zawierzył całe swoje krótkie życie, które przeżył w duchu wiary, modlitwy, ale też w duchu odpowiedzialności za ten naród, czy ten fragment tego państwa, które zostało jemu powierzone w obietnicy.